24 minuty pozostały do godziny ósmej i Tomasz Walaszczyk, dzień dobry, to Polska na dzień dobry weekend w telewizji Republika i Sobotni Poranek, na który serdecznie zapraszam, witając wszystkich, ale w szczególności gorąco witam solenizantów, dzisiaj Edyta, Jakub, Franciszek, Kamila, Sebastian i Wiktor, świętują imieniny wszystkiego najlepszego, oczywiście urodzonym 16 września też składamy najserdeczniejsze życzenia, oby towarzyszyła nam radość wbrew temu, co dzisiaj w kalendarzu, no bo dzisiaj dzień blusa, chociaż nam w Polsce bardziej ten dzień kojarzy się z muzyką, taki bluesowy nastrój w Ameryce, na przykład, to bardziej nastrojowy, smutny, więc dlatego życzymy dużo radości w życiu codziennym. Dzisiaj także rozpoczyna się Europejski Tydzień Transportu Zrównoważonego. To oznacza, że będą nas namawiać samorządy rozmaite do przy zmiany środka komunikacji z samochodu na transport publiczny. Nawet 22 września dzień bez samochodu, zobaczymy, ile osób da się namówić na przejażdżkę komunikacją miejską tego właśnie dnia. A co dzisiaj w programie? Polska na dzień dobry weekend. Rozpoczniemy od sztuki współczesnej. To niełatwy temat, bo wielu z nas wolałoby iść do galerii i oglądać obrazy impresjonistów, obrazy sprzed wielu lat. Sztuka współczesna nie jest łatwa, ale mamy sposób, żeby ją ugryźć. Będzie też o bananach, tak nomen omen, z naszym gościem Piotrem Bernantowiczem, dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej. Pojawi się w studiu, w zasadzie na łączeniu skajpowym, ale to tak jak był nas w studiu Jan Tomaszewski, porozmawiamy o problemach reprezentacji Polski, nie zapominając oczywiście przy rozmowach o piłce nożnej, że dzisiaj finał Mistrzostw Europy w Ciarkówce. O tym też kilka słów powiemy. Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki, opowie o tym, dlaczego warto jechać na wakacje po sezonie, czyli w sezonie niewakacyjnym, wrzesień, październik, listopad, świetnie się do tego nadają. Jeżeli oczywiście ktoś może gdzie jechać, w jaki sposób o tym porozmawiamy w naszym programie. A na koniec trycholog, diagnosta, trycholog to ekspert od włosów, pani Magdalena Szymczak-Kępka opowie nam o tym, skąd się bierze wypadanie włosów, skąd problemy z włosami, a wiele powodów jest nieoczywistych. Zadziwimy Państwa tą rozmową. To tyle jeśli chodzi o zapowiedź 16 września i tego co dzisiaj w programie i tak błyskawicznie już przechodzimy do przeglądu prasy, który jak zwykle na początek naszej soboty warto zaparzyć sobie kawę. Jeżeli Państwo nie chcą wychodzić po gazety, nie chcą nawet odpalać komputera, można ten przegląd prasy spędzić z nami. Ja już Państwu wszystko, co najważniejsze odczytam. Otóż gazeta Polska codziennie alarmuje o tym, że eurodyktatura się zbliża. Unia Europejska chce zabrać państwom unijnym kompetencje w najważniejszych dziedzinach. Eurokraci chcą zmienić unijne traktaty tak, aby pozbawić państwa członkowskie możliwości wyłącznego decydowania w takich obszarach jak proszę Państwa i uwaga, bezpieczeństwo Podatki, polityka wodna i leśna, polityka społeczna, zagospodarowanie przestrzenne i wiele, wiele innych. Ponadto niemal całkowicie ma być zlikwidowana zasada jednomyślności. Tak wynika z dokumentu, który przygotowały lewicowo-liberalne elity brukselskie głosowanie nad tymi rozwiązaniami już niedługo w Parlamencie Europejskim 12 października. Jeżeli to głosowanie proszę Państwa, przebiegnie pomyślnie, zostanie uruchomiona procedura zmiany traktatów Unii Europejskiej poprzez ustanowienie konwentu. Następnie zwołana zostanie konferencja międzyrządowa w sprawie zmiany traktatów Unii Europejskiej, ale prawo i sprawiedliwość europosłowie tej partii zapowiadają już, że na takie zmiany absolutnie się nie, nie zgodzą te najważniejsze dla państw narodowych, dla państw członkowskich obszary jak bezpieczeństwo właśnie, podatki. Polityka w wielu obszarach wymaga jednomyślności w Unii Europejskiej, tak żeby wszyscy członkowie Unii zgodzili się. Niemcy chcą łatwiej zarządzać tym skomplikowanym organizmem, dlatego chcą zlikwidować zasadę jednomyślności. Co o tym mówi w wypowiedzi, w wywiadzie dla Gazety Polskiej codziennie Mieczysław, profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego? On mówi tak: Celem działania unijnych urzędników jest budowa superpaństwa i skumulowanie kompetencji w Unii, tak aby nie Niemcy za pomocą Brukseli mogły realizować swoją agendę polityczną, a Polska jest jednym z kluczowych państw, szczególnie jeśli chodzi o Europę Środkową. I bez naszej zgody i bez naszego zaangażowania w ten plan, jego pełne powodzenie będzie. Niemożliwe. Stąd też walka unijnych eurokratów z rządem Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze bardzo ciekawe zdanie pana profesora Ryby. Odnoszę wrażenie, że elity europejskie sądzą, że w Polsce jest tak duże poparcie dla Unii, chyba najwyższe ze wszystkich państw, że można naszemu społeczeństwu narzucić wszystko, co tylko wymyślą, i mimo to społeczeństwo poprze w wyborach Donalda Tuska. To spora pomyłka. A skoro już zahaczyliśmy, proszę państwa, o wybory, również. Jak to mówi się popularnie, o tym będą te wybory. Został dokładnie miesiąc, jeden dzień, dokładnie cztery tygodnie i jeden dzień. Za niecały miesiąc pójdziemy głosować. Wczoraj bardzo ważne wydarzenie w Państwowej Komisji Wyborczej. Zostały rozlosowane numery listy wyborczych. Zobaczmy, komu przypadła jaka cyferka. Po pierwsze, Komitet Wyborczy Bezpartyjny i samorządowcy Jedynka. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 2. Komitet Wyborczy Nowa Lewica, 3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, numer 4. Komitet Wyborczy Konfederacja, Wolność i Niepodległość, numer 5. I koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PON N i PL Zieloni, numer 6. Komitet wyborczy Polska jest Jedna, numer 7. Komitet wyborczy Polska liberal, Liberalna, strajk przedsiębiorców, numer 8. Komitet wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju, numer 9. Komitet wyborczy Normalny Kraj, numer 10. Ja, Państwa, przy okazji dowiedzieliśmy się o istnieniu kilku komitetów wyborczych, które w mediach się tak szeroko nie, powiaje, nie pojawiają, bo też dużego poparcia nie mają, ale zebrały wystarczającą liczbę podpisów, głosów, kandydatów i we wczorajszym losowaniu też mogły brać udział. Już Państwo wiedzą, na której stronie tej karty wyborczej, w którym miejscu będą jakie listy i jacy kandydaci, których ugrupowań. To tyle jeśli chodzi o politykę taką partyjną, ale cały czas zostajemy w kręgu, Wyborów, proszę Państwa, tydzień temu, próbując zapraszać gości do programów publicystycznych, nasi koledzy no nie mieli łatwo, ponieważ w weekend mnóstwo się odbywało dożynek, takich już ostatnich uroczystości rolniczych, no i politycy byli zajęci. i Oczywiście wielu udało się namówić do dyskutowania na antenie telewizji Republika, a temat rolnictwa jest niezwykle istotny także w kontekście embarga na dostawy zboża, na to zboże, które ma ze strony ukraińskiej przejeżdżać przez nasz kraj. Politycy oczywiście chcą, żeby te, to zboże przejeżdżało, a nie wpływało na nasz rynek. Ale eksperci mówią, i to czytam dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, że temat rolnictwa cały czas jest tak troszkę na marginesie tych głównych tematów politycznych. Donald Tusk ma nadzieję, że biorąc na pokład agrounię Michała Kołodziejczaka, uda mu się uszknąć część wiejskiego tortu. Kiedy jednak spojrzymy na opublikowane w Ostatnią sobotę 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. Tematyka rolnictwa i rozwoju wsi odgrywa raczej marginalną rolę. Wśród setki mniej lub bardziej konkretnych pomysłów znajdziemy 7 poświęconych temu obszarowi. Marcin Kędzierski, autor tego artykułu, pisze, że oferta Prawa i Sprawiedliwości wydaje się ciekawsza i bardziej kompleksowa. Promocja wiejskiej spółdzielczości, cyfrowa rewolucja w rolnictwie, wzmocnienie systemu doradztwa czy odbudowa polskiego przemysłu przetwórczego w rolnictwie. Aż żal, że przez ostatnie 8 lat tak mało zrobiono w tym kierunku, ale pomysły są. Jednak tematyka rolnicza nadal jest gdzieś tam w dalszym planie. Poza sytuacjami kryzysowymi, na przykład tą związaną z importem zboża z Ukrainy, właściwie jest nieobecna. Nawet jeśli realne problemy publiczne przebiją się przez partyjny szum i opowieści o tym, kto kogo, to prędzej usłyszymy w kampanii wyborczej o bezpieczeństwie międzynarodowym, energetycznym, zdrowotnym czy socjalnym Polaków niż o bezpieczeństwie żywnościowym, a tymczasem bezpieczeństwo żywnościowe to również niezwykle istotna sprawa. Ja Państwu tego artykułu nie będę referował, bo to jest bardzo dokładna analiza tego, co w naszym rolnictwie wymaga zmiany, poprawy tych problemów, które są i z produkcją, i z dystrybucją, i ze sprzedażą. Taka puenta tylko tego artykułu. Każdy szanujący się polityk wrzuca w kampanii zdjęcia z wykopków, czy dożynek, ale wyborcze propozycje dla rolnictwa i wsi pokazują, że partie nie doceniają skali ich problemów, a pamiętaj że elektorat wiejski czy też rolniczy, bo nie tylko rolnicy mieszkają na wsi, to bardzo ważny elektorat dla wszystkich partii, co też to ściągnięcie pana Kołodziejczaka do platformy tak wyborczo, tu przedwyborczo pokazuje dobitnie. A na koniec jeszcze proszę Państwa, Indie, które walczą w, o kosmos, biorą udział w tym wyścigu kosmicznym, do którego przede wszystkim zaciągnęła się teraz Azja. To już nie jest tak jak za dawnych lat wyścig kosmiczny. Wyścig zbrojeń też na marginesie między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Teraz prym oprócz Ameryki oczywiście i Rosji też cały czas wiodą i Chiny, i Indie, Japonia też się przymierza. Ale skupmy się na Indiach. Proszę Państwa, instrumenty pomiarowe, które zostały wysłane ostatnio, bo słyszeliśmy o tym, że sonda hinduska wylądowała na południowym biegunie Księżyca, to nie wszystko, bo wysłany, wysłali też instrumenty w stronę słońca. Gdy dotrze w okolicy, Słońca, ta ich sonda, ta ich rakieta ma ona swobodnie drysować, dryfować. Instrumenty pomiarowe mają przyglądać się funkcjonowaniu naszej gwiazdy, obserwować jej koronę, widoczną powierzchnię i warstwę plazmy pomiędzy nimi, czyli chromosferę, a to ma wszystko pomóc w funkcjonowaniu sztucznych satelitów, których jest, proszę Państwa, już 8 tysięcy w kosmosie. A Słońce wpływa na taką kosmiczną pogodę i może zakłócać funkcjonowanie tych satelitów, więc to jest dla naszego też tutaj Funkcjonowania na Ziemi bardzo istotna sprawa. Hindusi ogłosili nawet 23 sierpnia Narodowym Dniem Kosmosu. Premier Modi nie zapomniał podkreślić, że nic nie dzieje się samo. Był taki czas, kiedy Indie nie miały technologii i znikąd nie było pomocy. Byliśmy zaliczani do krajów trzeciego świata, ale teraz Indie, które stały się przypominam, najludniejszym państwem. Na świecie chcą również w kosmosie odgrywać ważną rolę. Jest tutaj kilka aspektów. Jeden to jest taki ambicjonalny, narodowa ambicja, by pokazać, że Hindusi są silni. Jest też ważny aspekt militarny, bo oczywiście w kosmosie badane są rozmaite technologie militarne. Ale też jest aspekt gospodarczy i pytają niektórzy, jak to jest do licha możliwe, że Indie wysyłają na Księżyc roboty za mniej pieniędzy niż połowa budżetu firmu Interstellar? Tak. Pytał niedawno o Financial Times. Tutaj odpowiedź też jest niezwykle skomplikowana, ale warto tutaj dodać, że ten program kosmiczny Indii wcale nie jest tak bardzo bogaty, ale jest ambitny. Indie też ścigają się z tymi największymi potęgami o to, żeby zaistnieć w kosmosie. O tym w Rzeczpospolitej i w plusie, minusie i na tym na razie kończymy przegląd prasy. Za chwilę nasi pierwsi goście w telewizji Republika zapraszam.